Cały świat leje z nas ze śmiechu, że Polska, kraj, który jest największym w Europie producentem węgla kamiennego, nie ma węgla na zimę i musi go importować z egzotycznych kierunków. Piszą o ciężkiej zimie. Lub o tym, że Polska sobie strzeliła w stopę za wcześnie wprowadzając sankcje. I że sprowadza węgiel z Kolumbii, Australii i Ameryki, Afryki Południowej. Przyczyn obecnej sytuacji jest dużo. Takich kilka najważniejszych to jest po pierwsze, za wcześnie wprowadziliśmy embargo na ruski węgiel. Unia dopiero 1 sierpnia, my wychyliśmy przed szereg 13 kwietnia. Rząd to zrobił nie mając żadnego planu B. Nie mając przygotowanego planu, skąd my ten węgiel weźmiemy. Nie przeliczyli tego, w ogóle się nie zastanowili nad tym, tylko od razu szabla w dłoń, nie będziemy kupować rosyjskiego węgla, jednocześnie nadal eksportowaliśmy nasz. I ten eksport nawet szedł na rekord. Kolejną sprawą jest to, że poprzednie ekipy, ale ta to już szczególnie, chcą wygaszać nasze polskie górnictwo za dopłatami. Ta ustawa o wygaszaniu polskiego górnictwa została złożona w Sejmie w grudniu 2021 roku. Prawie 30 miliardów złotych na wygaszanie polskich kopalń. Poselski projekt trafił do Sejmu. Kraj, który jest największym producentem węgla kamiennego w Europie, będzie wygaszał swoje kopalnie. Ale jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, dlaczego mamy takie kłopoty, to jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej i ich bohaterskie walczenie za wszelką cenę ze złym CO2. Walki za wszelką cenę, jak wiemy z doświadczenia, kończą się bardzo, bardzo źle. Zastanawiając się nad problem tego węgla, zacząłem czytać o węglu brunatnym. Ja jednym czasem nawet sam kupowałem i sprowadzałem węgiel brunatny z Bełchatowa. Jest to węgiel trochę inny niż ten kamienny. On po jakimś czasie się tak zlepia, rozkrusza, jest z niego dużo popiołu, ale jest dużo, dużo tańszy. I tutaj jeszcze słowo sprostowania a propos ostatniego live'a, który był na TikToku z kanałem Wolność Słowa. Tam widzowie pisali, że na Czechach węgiel jest 700, 1000, 1200 zł, ale to jest właśnie węgiel brunatny, nie kamienny. Dzisiaj robiłem research, sprawdzałem sobie i węgiel kamienny u nich kosztuje tyle samo co u nas, ale też go nie ma na składach. Oni sprzedają węgiel brunatny. Jeżeli ktoś chce, może sobie potestować palenie węglem brunatnym. Ale przy węglu brunatnym zacząłem czytać właśnie o naszej elektrowni Bełchatów i o kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Nasza elektrownia w Bełchatowie to jest największa w Europie elektrownia węglowa wytwarzająca energię elektryczną. I to jest nasz fundament, jeżeli chodzi o elektryczność w Polsce, ponieważ produkuje 20% energii elektrycznej w skali kraju. I ku mojemu zdziwieniu było rozważane rozszerzenie tej kopalni węgla brunatnego o nowe złoże w Złoczewie, gdzie miało być 530 milionów ton węgla brunatnego, ale nie dojdzie to do skutku, bo nie zgodził się na to Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska. W związku z czym elektrownia w Bełchatowie będzie wygaszana. Największa elektrownia w Europie, fundament polskiej energetyki, będzie wygaszany w imię środowiska. Może będzie zimno, może będzie ciemno, ale przynajmniej będziemy eko. Dobrego dnia.